Przechodzimy do punktu następnego porządku obrad, to jest punkt 5. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 przełamane przez 26 przez 18 Rady Miejskiej w Świętochowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Pani Skarbnik. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo Radni, pragnę przedstawić uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr 5 przez 26 przez 18 Rady Miejskiej w Świętochowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochowice na rok 2019. Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z pojawiającymi się koniecznościami zmiany zarówno po stronie planu dochodów, jak i wydatków w budżecie miasta na 2019 rok. Zmiana ta polega na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 797 578 zł i 96 groszy w związku z przystąpieniem do realizacji dwóch projektów pod nazwą Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków na kwotę 588 191 zł i 13 groszy oraz Udany start w dorosłe życie, wsparcie dla uczniów zespołu szkół specjalnych na kwotę 167 870 zł i 83 grosze. Ponadto z uzyskaniem wyższych wpływów z najmu i dzierżawy w Ośrodku Sportu i Rekreacji Skałka w kwocie 7317 zł w związku z zawarciem umowy sponsoringowej na działania reklamowe podczas organizacji 8. turnieju edycji Streetball stanowiącego element święta miasta z przeznaczeniem na organizację tej imprezy, to jest wykonaniem medali, pucharów, dyplomów oraz wynajęciem sprzętu sportowego. Otrzymaniem środków na nagrody z Funduszu Pracy w kwocie 34 200 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji bezrobotnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na wnioski dysponentów środków zaproponowano zmiany w planie dochodów w rozdziale 853-33, to jest Powiatowe Urzędy Pracy, polegające na zmniejszeniu wpływu z różnych opłat i zwiększeniu wpływu z różnych dochodów w kwocie 10 tysięcy zł oraz przesunięciem dochodów z wpływów z usług różnych dochodów i odsetek z rozdziału 855-05, to jest tworzenie i funkcjonowanie żłobków, do rozdziału 855-06, tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych w kwocie 95 300. Zwiększenie natomiast planu wydatków następuje w związku ze złożonymi przez Miejski Zarząd Oświaty wnioskami o zwiększenie planów na częściowe zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia pedagogów i pracowników administracyjno-obsługowych placówek oświatowych w kwocie 5 316 927 zł oraz dotacji dla Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych Don Bosco oraz dotacji dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 1 200 zł. Natomiast na podstawie wniosków dysponentów środków i przewidywanego wykonania wydatków do końca bieżącego roku zaproponowano zmniejszenie planu wydatków w następujących działach. Dział 600, to jest transport i łączność, o kwotę 5 124 131 zł w związku z rozłożeniem na raty zobowiązań z tytułu dotacji dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dział 757, to jest obsługa długu publicznego, o kwotę 1 233 796 zł w związku z możliwością uwolnienia poręczeń. Dział 854, edukacyjna opieka wychowawcza, o kwotę 159 tysięcy w związku z oszczędnościami w remoncie Młodzieżowego Domu Kultury. Zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków, która polega na przesunięciu środków z działu 600, to jest transport i łączność, w kwocie 20 tysięcy i z działu 900, to jest gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w kwocie 92 709 zł do działu 921, to jest kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w kwocie 90 179 zł na modernizację sanitariatów w budynku Centrum Kultury Śląskiej. I w dziale 926 kultura fizyczna w kwocie 22 530 zł na uregulowanie odsetek i kosztów postępowania sądowego w sprawie pozwu Mostowca Zabrze, Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA
o zapłatę faktury. Zaproponowano również przesunięcie planu wydatków z działu 852 pomoc społeczna do działu 855 rodzina na kwotę 200 312 zł na porozumienia dotyczące dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz na pokrycie zobowiązań za umieszczone już dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Proszę o podjęcie. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Proszę bardzo, radny Karcz. Pani skarbnik, bardzo proszę o odpowiedź. To mamy mowę, w jednym z punktów uzasadnienia była kwestia opłat sądowych, czyli rozumiem wpisu, tak? Od pozwu gliwickiego przedsiębiorstwa przeciwko gminie. Czy wiemy i może pani podać, na jaką kwotę Mostostal Zabrze pozywa miasto? Będzie w tej chwili odpowiedź, czy w późniejszym czasie? W późniejszym czasie, dobrze. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, radny Kubas. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Panie skarbnik, pytanie. Chciałbym uzyskać informację w tym punkcie, czy gmina ma jakieś zobowiązania wobec ZUS, które są prolongowane. Oczywiście to dotyczy wszystkich jednostek miejskich. Jeżeli tak, to na jaką kwotę i jaki tam jest termin prolongaty? Dziękuję. Dziękuję. Pani skarbnik odpowie, tak? Teraz. Dobrze, proszę bardzo, radny Kubas jeszcze raz. Oczywiście takie pismo skieruję, natomiast chciałbym tylko na tej sesji uzyskać informację, czy są jakieś zobowiązania. Chciałbym tylko na tej sesji uzyskać informację, czy takie zobowiązania występują, czy nie, a pismo zostanie skierowane oczywiście. Dziękuję. Proszę bardzo, pani skarbnik. Jeżeli chodzi o prolongatę ZUS-u, jak zresztą co roku od kilku lat są te ZUS-y prolongowane. W latach poprzednich prolongata była i obejmowała 6 miesięcy bądź większy okres czasu. W tym roku też zaistniała taka konieczność i są te prolongaty poczynione. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji. Proszę bardzo, radny Kostępski. To ja również poproszę na piśmie, jaki jest w tej chwili stan zadłużenia składek członkowskich do metropolii w zakresie transportu publicznego. Dziękuję. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na klawiaturze. Dziękuję. 20 radnych za, jeden głos wstrzymujący. Stwierdzam, że projekt uchwały uzyskał akceptację. Przechodzimy do punktu 6. To jest podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta na 2019-2030. Proszę o przedstawienie prognozy projektu uchwały. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo radni, pragnę przedstawić projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Świętochowice na lata 2019-2030. Wprowadzono w poszczególnych załącznikach, tak się tu już praktykowało od pewnego czasu, wykaz przedsięwzięć proponowanych do realizacji na rok obecny i lata następne. Oprócz tego zastosowano, czy umieszczono również informację dotyczącą, w objaśnieniach dotyczącą obecnej sytuacji budżetowej, obecnie realizowanych przedsięwzięć wieloletnich, których realizacja przypada na lata 2019-2025. W dołączonych do uchwały objaśnieniach zamieszczono również informacje dotyczące sposobu ustalania prognoz po stronie dochodów i wydatków na lata następne. Dołączono do uchwały dość obszerną część dotyczącą objaśnień wszystkich wielkości wykazywanych w poszczególnych załącznikach, czyli myślę tutaj o załączniku numer 1 i numer 2. Nie wiem, czy to te objaśnienia odczytywać, czy każdy z państwa radnych dostał do zaznajomienia się. Radni mają materiał, jeżeli sobie nie życzą, to tak.
Dziękuję. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, radny Karcz. Pani Skarbnik, Szanowni Państwo, Przewodniczący. Ja mam jednak pytanie i prosiłbym, żeby odpowiedzieć go teraz na sesji. Czy Pani Skarbnik, czy Pan Prezydent. W WPF-ie jakie nowe zadania się pojawiają? Bo myśmy radni oczywiście to dostali, natomiast myślę, że to powinno przed głosowaniem wybrzmieć, czy pojawiają się nowe zadania w wieloletniej prognozie inwestycyjnej miasta. Jakie to są zadania i na jaką kwotę? Bardzo proszę o odpowiedź, ale teraz. Dziękuję. Strona prezydenta chce odpowiedzieć w tej chwili, tak? Jesteśmy przygotowani. Jeżeli chodzi o nowe zadania, to tak, było podejmowane w chwilę wcześniej w uchwale dotyczącej zmiany budżetu. Na pewno są dwa nowe zadania, które wprowadzamy do budżetu: zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochowickich przedszkolaków i udany start dorosłe życie. Oprócz tego w załączniku bodajże numer 2, gdzie Państwo mają wyszczególnione wszystkie przedsięwzięcia wieloletnie, już po okresie realizacji tych zadań przedstawionych w załączniku numer 2 widać, które zadania są nowe, realizowane od roku 2020 i lata następne. I te zadania, które obecnie mieszczą się w budżecie, czyli te zadania, które w okresie realizacji zawierają rok realizacji również 2019. Więc po latach realizacji już z tego załącznika numer 2 też wynika, które zadania są zadaniami nowymi, które są kontynuowanymi. Łączne nakłady finansowe do poszczególnych zadań też są wyszczególnione w tym załączniku, więc myślę, że to jest kwestia analizy tylko załącznika numer 2. Zadania, które są nowymi zadaniami inwestycyjnymi, to tak jak wspomniałam, te dwa zadania, które były przyjmowane na poprzedniej uchwale. Oprócz tego budowa zachodniego obejścia drogowego, którego realizacja jest wyznaczona na lata 2020-2023. Budowa zjazdu z DTS na rok 2020-2022. Tutaj łączny nakład finansowy to 4 800 000. Oprócz tego na lata 2020-2024 przebudowa ulicy Łagiewnickiej. Tutaj łączne nakłady finansowe 9 840 000. Remont i przebudowa ulicy Bytomskiej. Okres realizacji 2020-2025. Łączne nakłady finansowe 17 200 000. Pozostałe zadania realizowane są albo od roku 2019, albo już od lat wcześniejszych i obecnie również. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma pytania? Proszę, według kolejności radny Świerk. Radny Świerk, proszę. Wysoka Rado, ja tylko króciutkie pytanie. Mianowicie dotyczy ono inwestycji żłobka na ulicy Szkolnej, bo przyznam szczerze, że nie było żadnego spotkania przed sesją i chciałbym wiedzieć, czy jest to ta inwestycja nadal w tegorocznym jakimś tym wieloletnim planie, czy straciło się to gdzieś. Ja nie mam czasu teraz, żeby to szukać, a interesuje mnie to. Dziękuję. Proszę bardzo, wiceprezydent Pośpiech. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, odpowiadając tutaj na pytanie Pana Radnego, oczywiście to jest w planie do końca roku, to jest zadanie z dofinansowaniem, w związku z czym lada moment zaczniemy to realizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radny Respondek, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Prezydenci, ja bym chciał jedną rzecz uściślić, bo może ja źle rozumuję. W marcu zrezygnowaliśmy z 25 milionów złotych dofinansowania, bo brakowało nam 5 milionów złotych do realizacji Centrum Przesiadkowego Mijanka. Tymczasem dzisiaj podejmujemy decyzję o inwestycji z tego co Pani Skarbnik mówi, również w wartości zbliżonej do 5 milionów złotych, zjazd z DTS-ki. Skąd taka decyzja?
Dziękuję. Proszę wiceprezydent Pośpiech. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, odpowiadając tutaj na pytanie pana radnego, musimy się cofnąć trochę wstecz. WPF w tej chwili jest WPF-em realnym, a nie wirtualnym. W związku z czym w tej chwili przewidujemy te zadania, na które miasto stać i które jesteśmy w stanie zrobić i uzyskać w przyszłym roku dofinansowanie. Centrum przesiadkowe Mijanka jest chyba sztandarowym przykładem zarządzania miastem w poprzednich latach. Czyli wpisane do WPF-u i obiecane 4 lata wcześniej, tak? A przez te 4 lata nawet projekt nie został zrobiony. No halo, proszę Państwa, to jest jedna wielka iluzja. Co to jest, gra w Simsy? Przez 4 lata, Panie Radny, to Pana koledzy. I dlaczego trzeba było z tego zrezygnować? Bo przecież w październiku, czyli na koniec kampanii wyborczej, została podpisana umowa dopiero na zrobienie projektu. Tyle, że termin realizacji tego projektu jakoś upływa już po terminie naboru wniosków. Koniec iluzji, nie da się tego zrobić. Skoro pańscy koledzy to wpisali, no to mieli zrobić projekt i mieli to wcześniej zrealizować. A tego nie zrobili, w związku z czym nie dało się. Nie da się podpisać umowy, nie da się nic zrobić, jeżeli się nie ma przygotowania. No, tak wyglądały rządy poprzedników. W tej chwili wpisujemy to, co planujemy zrobić i będziemy na bieżąco przygotowywać projekty, dofinansowania i tak dalej, i tak dalej. Prosta odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, radna Garbaciok. Panie przewodniczący, szanowna Rado, szanowni goście. Na rok 2019-20 jest planowana rewitalizacja przedszkola numer 9 ze Sportowej. Ja mam pytanie, czy rozpoczęto już termomodernizację, czy powiedzmy dopiero przewiduje się to rozpoczęcie tego zadania, a zarazem jaka kwota będzie przeznaczona na ten cel? Dziękuję. Dziękuję. Jesteśmy przygotowani na odpowiedź, czy w późniejszym terminie? Dobrze. Jeszcze ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Pan radny Karcz. Drugi. Panie przewodniczący, szanowni Państwo, to musi na tej mównicy wybrzmieć. Wpisujemy w projekcie podpisanej przez Daniela Begera wieloletniej programowej z inwestycyjnej, finansowej miasta, zadanie drogowe. Zachodnie obejście drogowe centrum miasta 4 miliony złotych, budowa zjazdu 4 miliony 800, czyli prawie 9 milionów złotych. To w marcu nie było 5 na Miliankę po to, żeby dostać 25, a teraz jest 9, się znalazło. Na te projekty nie macie Państwo żadnej dokumentacji. Mało tego, Panie Prezydencie, Pan nawet nie ma źródła dofinansowania na realizację tych projektów. Ten projekt sam w sobie nie jest zły. Można by się zastanawiać nad budową zjazdu na uroczysko, bo rozumiem, że o tym mówimy, tak? Tylko że jak był inwestor, którego Państwo żeście zwalczali w kampanii wyborczej, kpina pana Toni, to żadna tajemnica, to tam rozmowy były takie, że to inwestor miał na siebie wziąć obowiązek zbudowania układu drogowego, który później miał przekazać gminie. I to nie jest żadna mrzonka, bo to się już udało. W Świętochłowicach w 2015 roku, nie pamiętam dokładnie z daty zawarcia porozumienia, przy Biedronce na granicy z Rudą Śląską. Tam prawie 2,5 miliona kosztowało to rondo, z czego inwestor wyłożył 2, miasto dołożyło około 300-400 tysięcy, ile dobrze pamiętam. Czyli można z inwestorem się dogadać. A wy to finansujecie ze 100% z własnych środków, ze środków gminy? To jest gospodarne, to jest rozsądne. W marcu wyrzucone 25 milionów do kosza, a teraz nagle się okazuje, że jest 9. Mało tego, na swoim profilu facebookowym napisał pan, że ruszamy z Łagiewnicką. Gdzie ta Łagiewnicka? Gdzie w WPF jest ta Łagiewnicka? W tym roku 0 zł. W przyszłym roku 300 tysięcy na Łagiewnicką. Na przebudowę wielkiej ulicy, której przebudowa oczywiście nie w 100% finansowana ze środków gminy, to jest prawie 20 milionów złotych. 300 tysięcy to jest kpina. Nie będzie przebudowy Łagiewnickiej w waszym wykonaniu ani w 2020, ani w 2021, gdzie mamy tylko 700 tysięcy złotych. Jeżeli gmina nie będzie miała
własnych środków, to tramwaje też nie przystąpią do inwestycji, bo nie da się tego oddzielić. Tory muszą zrobić tramwaje, resztę musi zrobić gmina. Jeżeli my nie wyłożymy naszych środków, to tramwaje też nie wyłożą. Czyli Łagiewnicka będzie wyglądała tak, jak wygląda dzisiaj i za 2 lata, i za 3, i za 4. Może w kolejnej perspektywie. Ale na budowę zjazdu dla prywatnego inwestora jest, dlatego że nie potraficie negocjować. Dlatego, że nie potraficie jak partner usiąść do stołu i faktycznie, jeżeli jest inwestor, bo może go nie ma, no to w ogóle jest totalnie wirtualne. Proszę o odpowiedź w tej sprawie. Dziękuję. Pan prezydent Pośpiech, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie radny Karcz, i znów pan kłam przyszkujesz pan tutaj. Opowiadając te wszystkie niesprawdzone historie. Jakby Łagiewnicka była taka prosta, to by już dawno była zrobiona. Po drugie, ja nie piszę na moim profilu, że już się rozpoczyna. Może ma pan problem czytania ze zrozumieniem, tylko że jest coraz bliżej. Ma pan tylko jedną rację, że Łagiewnicką wspólnie finansuje miasto i tramwaje śląskie. I dlatego spotykamy się, żeby na ten temat rozmawiać. Udział miasta w tym projekcie to jest około 20 milionów złotych, jeżeli w 100% by sfinansowało. Ale jest Fundusz Dróg Samorządowych i tylko z tym funduszem miasto jest w stanie to zrobić. W tej chwili, żeby wystąpić z wnioskiem, na przyszły rok musimy wpisać do planu i musimy zdobyć fundusze. I to jest właśnie tutaj. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych jest powyżej 60%. Czy jak szybko można powiedzieć, Łagiewnicka będzie nas kosztować mniej więcej 8 milionów. I tyle musimy nazbierać. Około, wiadomo, to jest wieloletnia prognoza. W związku z czym może wyjść trochę taniej, może wyjść trochę mniej. Niemniej jednak z tramwajami rozmawiamy ze wszystkimi, żeby w przyszłym roku na wiosnę wystąpić z wnioskiem, jeszcze raz powtórzę, do Funduszu Dróg Samorządowych po to, żeby dostać to dofinansowanie i żeby na koniec przyszłego roku rzeczywiście pierwsza łopata została wbita w ziemię wspólnie z tramwajami. W związku z czym, że po stronie tramwajów jest większy nakład, w związku z tym, że tramwaje mają zabezpieczenie w pełni finansowania tego projektu, to w pierwszym okresie są w stanie proporcjonalnie dużo więcej wykładać i automatycznie dlatego w prognozie są wpisane takie, a nie inne kwoty, szczególnie w roku 2020. Tyle na ten temat. Jeśli chodzi o wielkiego inwestora, panowie, o którym wy tu mówicie, jakby to było takie proste jak sprzedaż roweru na OLX-ie, to byście to już dawno zrobili. No tak. Proste rzeczy to robiliście, ale tych prostych rzeczy już w mieście nie ma. Już nie ma drugiego Hugo Bergu, który można podzielić na dwie kilkunastohektarowe działki i sprzedać. Nie ma już czegoś takiego. Teraz są trudne tematy, które wymagają przygotowań, długich negocjacji. I to właśnie się dzieje. Dziękuję. Dziękuję. Radny Respondek. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panowie prezydenci, jeżeli ja dobrze liczę, to z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie może wynieść 60%, czyli gmina musi sfinansować 40 i to jest jakieś z 20 milionów 40%, to jest mniej więcej tyle, ile kosztuje ten zjazd. Czyli zamiast Łagiewnickiej do WPF-u wpisujemy tenże zjazd. Dla nas, radnych klubu Razem dla Świętochłowic, jest dużo niejasności, jeżeli chodzi o tę uchwałę i dlatego wstrzymamy się od głosu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan prezydent. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Nie jest to prawdą, to jest oczywiście kłamstwo, że kogokolwiek, kiedykolwiek zwalczaliśmy, zwłaszcza w kontekście organizacji i podmiotów, które rodzą jakiś potencjał, czy mają jakiś potencjał dla miasta. To jest kłamstwo i wkłada pan w moje usta kolejne kłamstwa, panie radny Karcz. Proszę pana o to, żeby skończył pan z hipokryzją. To nie jest mównica wyborcza, to jest sesja Rady Miejskiej. I apeluję do pana, żeby jednak zachował pan
pewne granice kultury. Druga kwestia jest taka, Szanowni Państwo, że jeśli chodzi o Fundusz Dróg Samorządowych, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Tak się składa, że pod koniec zeszłego tygodnia prowadziłem rozmowy i z panem wojewodą, ale również z ministerstwem, właściwie z osobami od pana premiera Morawieckiego. Jest szansa na to, że kwestia zwiększenia, będzie zwiększone dofinansowanie do już zatwierdzonej inwestycji, czyli do ulicy Metalowca. Skończyliśmy z iluzjami, tak jak powiedział wiceprezydent Pośpiech, natomiast opieramy się na działaniach, które będziemy w stanie zrealizować. Iluzja w postaci hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Sudeckiej. No jak można przez, nie pamiętam teraz ile, 8, 10, 12 lat wpisywać co roku do WPF-u obiekt, który nigdy w życiu nawet, przypuszczam, w waszych głowach nie był. Teraz, kiedy później, kiedy jeszcze powstało osiedle Sudecka, hala nadal funkcjonowała w WPF-ie, kiedy wiedzieliście, że nawet nie jesteście w stanie zagwarantować miejsc parkingowych dla osób, które miałyby do tej hali przyjeżdżać. A hala cały czas w WPF-ie funkcjonowała. My kończymy z tą iluzją. Chciałbym, żebyście panowie skończyli z hipokryzją i rzeczywiście rozmawiali o projektach, które jesteśmy w stanie zrealizować. Gdybyśmy w ostatnich 9 miesiącach nie musieli spłacać wszystkich faktur, które były do zapłacenia za te inwestycje w zeszłym roku, dzisiaj mielibyśmy przynajmniej kilkanaście dokumentacji projektowych na projekty, które moglibyśmy złożyć w terminie. I taka jest rzeczywistość, na tym byśmy pracowali. Nie pracowalibyśmy na iluzoryczności, tylko na konkretnych działaniach, które będą służyły konkretnym mieszkańcom. Jeszcze raz apeluję, bo robiłem to na samym początku, przejdźmy naprawdę do merytorycznych działań, takie, które pozwolą nam razem z wami wspólnie, spokojnie pracować i przygotowywać projekty dla Świętochłowic. Nie wracajmy do działań, które obiecywano w 2010, 2014 czy 2018 roku, bo obiecywanie cały czas tego samego przynosi takie efekty, jakie przyniosło. Ludzie mieli już dość tego słuchania. Teraz my również w projekcie tej uchwały przedstawiamy rozwiązania, które zrealizujemy. I bardzo o to proszę, proszę radnych, żebyście w ten sposób to potraktowali. Za rok będziecie mnie rozliczać. Nie rozliczajcie mnie po 8 miesiącach, kiedy mieszkańcy ocenili 8 lat. Mam nadzieję, że dotychczasowe działania pokazały wam, że nie tworzymy żadnych fikcyjnych zapisów, nie tworzymy żadnych fikcyjnych dokumentów. Wykreślamy to, czego nie da się zrealizować, to, czego, na co miasto nie stać. Jak zauważył wiceprezydent Pośpiech, jeśli będzie dokumentacja na Mijankę, ona będzie do wykorzystania, ale w perspektywie takiej, kiedy będziemy już dokument mieli gotowy i będzie możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Ten temat nie upadł. Z tego tematu musieliśmy zrezygnować, bo i tak nie bylibyśmy w stanie tego zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do podejmowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedenaście głosów za, jeden głos przeciw, 9 głosów wstrzymujących. Stwierdzam, że projekt uchwały uzyskał akceptację. Przechodzimy do punktu 7. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawek za te opłaty. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Szanowni mieszkańcy, zanim pani Beata, pani kierownik referatu przedstawi ten projekt, chciałem zrobić krótki wstęp. To, co najbardziej zawsze budzi emocje, to ta główna opłata związana z odbiorem odpadów, która w uchwale zaproponowana jest na 18,90 zł. Mówiąc uczciwie, 18,90 zł na pewno to nie jest stawka, która zabezpieczy finansowanie odbioru odpadów w przyszłym roku. Czy będziemy
po raz kolejny na ten temat tutaj debatować w styczniu, czy w kwietniu, czy w maju. To jest tylko kwestia czasu. Niemniej jednak musimy to zrobić, dlatego że głównie dlatego, że rosną opłaty środowiskowe. I to jest główny czynnik, który powoduje, że w czwartym kwartale ubiegłego roku przestaje się bilansować budżet związany z odpadami i dlatego podejmujemy tą uchwałę. I myślę tyle w ramach wstępu po przedstawieniu tej uchwały przez Beatę, panią Beatę z Petru, panią kierownik referatu. Pewnie będziecie mieli jakieś pytania, w związku z czym zachęcam do dyskusji. Dziękuję. Proszę bardzo przedstawić. Proszę panią kierownik. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Propozycja projektu uchwały zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli chodzi o w naszej gminie, jak państwo wszyscy wiedzą, opłata jest od mieszkańca. Zadeklarowana, od zadeklarowanego mieszkańca. W związku z tym propozycja w projekcie uchwały, który państwo żeście otrzymali, to jest to, co pan wiceprezydent Pośpiech powiedział, 18,90 od mieszkańca na miesiąc. Oczywiście proponujemy również zmianę stawki opłaty w nieruchomościach niezamieszkałych. Tam, jak państwo wiecie, wnosi się opłatę od pojemników zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. I tu jest też zaproponowana zmiana, wzrost stawki zagospodarowania odpadami komunalnymi dla każdego z pojemników. To jest gdzieś około o 50% wzrost. Jeżeli chodzi o pojemniki, to mamy pojemnik 120 litrów, który na dzień dzisiejszy w projekcie uchwały zaproponowany jest na 27 zł, pojemnik 240 litrów na 45 zł, 1100 pojemnik na, 160, na kwota proponowana 162 zł, 5000 litrów 720 zł i 7000 litrów 900 zł. Mamy również w aktualnie obowiązującej uchwale opłaty od worków na zmieszane odpady komunalne, ponieważ z tego często korzystają mali przedsiębiorcy, małe działalności gospodarcze i tutaj opłata proponowana 27 zł. Również za worek 60-litrowy 15 zł. Oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku Rada Miejska również musi zaproponować podwyższoną opłatę w sytuacji, jeżeli odpady nie są segregowane, więc ta stawka jest o 100% wyższa. To tylko tak na marginesie chciałam państwu powiedzieć, że pewnie już niektórzy z państwa się zapoznali z tym, jest prezydent Rzeczypospolitej podpisał zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku i ona wprowadza taką rewolucję śmieciową po raz kolejny w naszym kraju, więc w przyszłości będziemy musieli ustalać stawki opłat i wysokości opłat od każdego pojemnika, czyli nie tylko na zmieszane odpady komunalne, ale również od pojemników segregacyjnych. Ale to jest pieśń przyszłości i myślę, że to ten rok przyszły będzie takim rokiem, w którym na pewno będziemy proponowali zmiany, ponieważ będziemy do tego zobligowani po prostu z mocy zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. To pokrótce są wszystkie zmiany. Jest też zmiana wysokości opłaty od garaży. Aktualnie jest 6 zł na rok. Teraz ta stawka będzie o 100% wyższa. Uzasadnienie do projektu uchwały, tak jak już pan wiceprezydent Pośpiech powiedział, konieczność wzrostu stawki, czy konieczność zmiany tej stawki wynika przede wszystkim z kosztów, jakie ponosimy aktualnie w zakresie zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów.
To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mamy już teraz bardzo mocno egzekwowany zapis zakazu składowania frakcji kalorycznej na składowiskach odpadów komunalnych, więc nawet z tej frakcji wysegregowanej, która idzie do naszej instalacji w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, czyli mam tu na myśli te wysegregowane odpady komunalne, powstaje odpad, który trzeba zagospodarować i teraz w większości przypadków nie można go złożyć na składowisku ze względu na tą wysoką kaloryczność, więc musi być zagospodarowany w innej instalacji, albo może być przekształcony termicznie, albo może być przekazany na produkcję paliwa alternatywnego. I wcześniej było tak, że za to jeszcze przedsiębiorstwo otrzymywało za każdą tą tonę przekazaną do produkcji paliwa alternatywnego otrzymywało pieniądze, a teraz jest odwrotnie, trzeba za to zapłacić. Średnia wysokość za tonę takiego odpadu przekazanego, no to jest gdzieś o między 300 a 500 zł od tony tych odpadów. Oczywiście to, co już dawno było zaplanowane, bo w roku 2017 minister środowiska zaplanował wzrost stawek za składowanie odpadów i one rosły. No i na te dwa ostatnie lata, czyli rok 19 i 20, przypada ten największy wzrost, co oczywiście powoduje też wzrost cen zagospodarowania odpadów. Powiem tak, że poza tym, że są pewne rzeczy, na które są pewne przepisy, pewne ceny ustalane nie przez nas, przez Radę Miejską, przez Prezydenta. Poza przepisami, które są obowiązkowe i konieczne do stosowania, poza cenami rynkowymi w regionalnych instalacjach gospodarki odpadami, na które nie mamy wpływu, jest jeszcze coś, na co mamy wpływ, to znaczy na jakość segregacji odpadów. Od wielu lat walczymy z tym, od wielu lat prowadzimy edukację i są miejsca, gdzie ta segregacja wygląda świetnie, ale są też miejsca, gdzie ta segregacja wygląda nie najlepiej. Oczywiście moglibyśmy nałożyć decyzję nakazującą podwyższenie tej stawki opłaty o 100%, ale myślę, że to chyba nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby było jak najwięcej tych wysegregowanych odpadów, więc jak jestem przy głosie, to mam prośbę, żeby jednak wszyscy się do tego przyłożyli, bo to jednak przekłada się na wysokość tej stawki, czyli mniej tych odpadów pojedzie jednak zmieszanych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów. Należy mieć również świadomość, to co powiedziałam wcześniej, że również te wysegregowane odpady, one nie są zagospodarowywane czy wykorzystywane na surowce wtórne w 100%, bo takiej możliwości nie ma. Nigdzie na świecie nie ma takiej technologii, natomiast no, ten wzrost cen, powiedzmy, tego końcowego zagospodarowania produktu jest aktualnie na tyle wysoki, że no, rodzi to pewne koszty. Bardzo proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Informuję Szanowną Radę, że Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Przechodzimy do dyskusji. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Proszę bardzo, Radny Karcz. Radny Respondek, tak? Jasne. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Prezydenci, drodzy mieszkańcy. Sięganie do kieszeni mieszkańców odbywa się na różnych płaszczyznach. Rosną ceny w sklepach, różnego rodzaju opłaty rosną. Rośnie też opłata śmieciowa. I ona jest uargumentowana, to nie da się tego przecenić, bo pani naczelnik, pani kierownik z Petruk i na Komisji Gospodarki Miejskiej i Ekologii i również na ostatnim spotkaniu z panem prezydentem argumentowała i dostaliśmy wyliczenie. Natomiast jak pamiętamy w lipcu propozycja władz miasta była zgoła wyższa, to były 22 zł. Udało się tą
kwotę w cudzysłowie zbić do 18,90 zł. Natomiast propozycja klubu Razem dla Świętochłowic była jeszcze o złotówkę niższa. Dlatego my jako radni Razem dla Świętochłowic uważamy, że te 5 zł to jest ta granica, której nie powinniśmy przekraczać w tej sprawie. Przynajmniej na razie powinniśmy spróbować podnieść tą opłatę właśnie o te 5 zł z 12,90 na 17,90. No i dlatego no jak sobie policzymy, to czteroosobowa rodzina to jest jakaś kwota w rozliczeniu miesięcznym, później w rozliczeniu rocznym. Dlatego my jako Klub Radnych Razem dla Świętochłowic zagłosujemy przeciwko tej propozycji. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę. Radny Karcz, tak? Dobrze widziałem. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy. Ja mam pytanie, ale może nie do Pani Kierownik, bo Pani Kierownik oczywiście merytorycznie podchodzi do tematu jak zawsze. Jest jedną z nielicznych tych osób, które jeszcze w urzędzie merytorycznych zostało. Na nich chyba jeszcze się ta gmina jakoś opiera. Ale mam pytanie może do Pana Prezydenta Pośpiecha. Co się zmieniło, że na początku, no bo powinien Pan przynajmniej znać temat, albo przynajmniej próbować, tak, znać temat. Co się stało, że przez 2 miesiące wtedy trzeba było 22 zł, a teraz 18,90? No coś może jest mniej dla mieszkańca. No co się stało, że wystarczy teraz o te 3 zł i 10 groszy mniej? Ja zdaję sobie sprawę, że czasami podwyżki są potrzebne. My jesteśmy jako Razem dla Świętochłowic opozycją konstruktywną i zawsze chcemy rozmawiać. Nie mówimy nie, bo nie. Tylko tych wyliczeń to tak nie ma. Powiedzmy sobie szczerze. Jest tabelka. Na tej tabelce jest parę liczb, ale tam nie jest wyliczone co do grosza. To jest tak rzucone. Wtedy 22, teraz 18,90, a może starczy jednak 17,90. Zawsze zależało nam, jako mi szczególnie, jak byłem zastępcą prezydenta i tworzyliśmy drugą spółkę MPUK Świętochłowice po to, żeby można było bez przetargu zlecać zadania własne gminy właśnie MPUK-owi, po to, żeby nie było tej ciągłej nerwówki, czy spółka sobie poradzi, czy wygra przetarg, żeby nasz podmiot, który inwestujemy, o który dbamy, żeby miał też pewne zlecenia z gminy. I tak się stało. Ale teraz ta stawka dla nich musi być dobrze wyliczona, bo to są też mieszkańcy, oni też płacą za te śmieci. No to mają płacić 22, 18,90, 17,90, a może można mniej? A może pan w ogóle to źle wyliczył i trzeba 25? No co się zmieniło, że teraz 3,10 mniej może wystarczy na to, żeby pokryć koszty? Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję. Panie Prezydencie, oddam sobie najpierw głos, pierwszeństwo radnego. Ja się zwracam do Pana, Panie Radny Karcz. Żeby nie obrażał Pan pracowników tej jednostki tutaj. Pani Beata Spektrum, kierownik, nie jest jedną z nielicznych merytorycznych pracowników, tylko zatrudnieni tu pracownicy są wszyscy merytoryczni. Proszę nie obrażać pracowników. Wracając do tego projektu uchwały i proponowanej kwoty. Po pierwsze, gdyby Pan brał udział w pracach Rady Miejskiej, bo Pana udział, fizyczny udział jest delikatnie powiedziawszy nijaki. Pana nieobecność jest nadzwyczaj duża podczas prac, czy to komisji, czy sesji. Nie brał Pan udziału w ostatnim spotkaniu, które odbyło się na zaproszenie Prezydenta Miasta, gdzie w sposób merytoryczny zostało to przedstawione, skąd się wzięła kwota 18,90. Generalnie, według mnie przynajmniej, osoby zainteresowanej, tej, która się, zanim podejmuje jakieś decyzje, wczytuje się, to wchodzi po urzędzie, wypytuje pracowników merytorycznych, to generalnie kwota 18,90 już była znana wcześniej. Kwota 22 zł, która była rzucona te 2 miesiące temu, o którym Pan mówił, to doskonale Pan wie, powinien Pan wiedzieć. To była kwota, która zakładała pewnego rodzaju oszczędności, które by zostały w kasie, które, zaznaczam, nie byłyby wydane na nic innego, bo nie można, bo to regulują przepisy prawa, tylko byłyby jakby otwarciem na to, co nieuniknione.
bo dzisiejsza uchwała też jest nieunikniona. Kwestia kwoty oczywiście, bo to w decyzji samej Rady w większości jest. To czynniki zewnętrzne wpływają na to, a nie nasze tutaj jakieś lokalne widzimisię prezydenta czy radnych. To rząd i inne wytyczne z Unii Europejskiej wpływają na to, że te koszty rosną. I te 22 zł, które było proponowane, miało być czymś takim, co na przykład w tej chwili jest w Chorzowie. Że Chorzów przez X okres czasu miał bardzo wysokie stawki. Tymi stawkami doprowadzili do tego, bo pogroził im chyba, nie wiem, czy to był wojewoda, czy ministerstwo właściwe, władzą miasta pogroziło, że mieli tak wysokie stawki, że tak duże pieniądze zaoszczędzili, których, podkreślam, również nie mogli wydać na nic innego, tylko właśnie na koszty związane z odpadami. W pewnym momencie mieli tak duże te oszczędności, że musieli zaniżyć te środki i w tej chwili pokrywają te koszty właśnie tej całej gospodarki odpadami z tych oszczędności. A my wszyscy, przynajmniej ci wszyscy, którzy są naprawdę tym zainteresowani, wiemy, że te opłaty, proszę Państwa, bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie, wzrosną. Bo do tego po prostu czynniki zewnętrzne doprowadzają. Dzisiejsza kwota 18,90 przecież, tak, może Pan oczywiście podważać. Tylko to dziwne, że Pan próbuje to podważać, a jednocześnie Pan mówi, że Pani Beata, Pani kierownik jest osobą merytoryczną i to akurat Wydział Pani Beaty przygotowywał te wyceny, podając tabelarycznie, w każdej rubryce jest podane kwoty, za co, jaka kwota, w jakim zakresie się tutaj mieści. I teraz Państwa propozycja 17,90, to ja myślę, że inaczej, to skąd Państwu się wzięła kwota 17,90? Mówi Pan o merytoryczności, więc powinien Pan dać wiarę Wydziałowi, całemu sztabowi specjalistów, że ta kwota jest po prostu pokrywa koszty. Nikt na tym nie zarabia, po prostu pokrywa koszty. Nie chcecie Państwo, żeby myśmy nie bilansowali finansowo. Jeżeli mamy się nie bilansować finansowo, to co, miasto ma do tego dopłacić, spółka ma mniej zarobić? Propozycje, proszę bardzo, bo merytorycznie do tego podejdźmy. Wiesz, Pan jest fachowcem, bo ja nigdy w życiu bym nie powiedział, że nie. To czemu wrzucacie takie, bo ta złotówka dla gospodarstwa domowego, nawet przy czteroosobowej rodzinie, już przedłuża mi Pan wiceprzewodniczący czas, nie jest znowu taką kwotą, która by ten budżet domowy zachwiała. W skali miasta przy 40 tysiącach mieszkańców, taka chyba jest skala tych, którzy za te opłaty ponoszą, to już jest kwota, która daje jakieś pieniądze, gdzie możemy tą gospodarkę prowadzić. Dziękuję bardzo. Oddaję głos wiceprezydentowi miasta Pośpiechowi. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie Karcz. Ja dziękuję za to wystąpienie, bo liczyłem, że coś takiego nastąpi. Ja dziękuję za to kolejne wystąpienie w ramach gościnnych występów. Pan tu przecież jest na gościnnych występach. Gdybym był złośliwy, to bym powiedział, że u Pana w Mikołowie stawka od dawna jest 18 zł, uchwalana od 1 kwietnia. W związku z czym, jak to jest 18,90, to Panu nie będzie się myliło. Może łatwiej, ile ma płacić w Świętochowicach w tym wynajmowanym mieszkaniu, a ile w domu w Mikołowie. Panowie, pytacie się, dlaczego taka stawka, a dlaczego wcześniej była 22 zł. To jeszcze raz powtórzę, bo może nie wszyscy uważali w ramach mojego wstępu. Mówiłem wyraźnie, że ta stawka, ona zakłada, że się bilansujemy dosyć krótko. Nie wiemy, o ile pójdą opłaty środowiskowe w przyszłym roku, ale stawka 22 zł zakładała podwyżkę. Bo ona na pewno będzie. Są nieoficjalne informacje, które po prostu uwzględniliśmy. W grudniu się dowiemy i w styczniu, może w marcu, może w kwietniu znowu przestaniemy się bilansować, znowu będziemy radzić na ten temat. Wydział znowu parę tysięcy zawiadomień będzie musiał wysłać do mieszkańców i będzie to kosztowało. Oczywiście jest inna droga, Szanowni Państwo, i tutaj zwracam się do mieszkańców. My mamy wpływ na to, ile płacimy za śmieci. Bo są dwa główne elementy składowe tej ceny i to poruszaliśmy na spotkaniu z radnymi. Pierwsza główna kwota to jest to, ile, na ile opiewa umowa z MPUK-iem za odbiór odpadów.
i ona opiewa na kwotę 5 900 zł. Jeżeli to przedzielimy przez ileś deklaracji, to ponad 11 zł w tej opłacie, to jest właśnie ta kwota. I teraz moje pytanie do panów, którzy jeszcze niedawno tutaj byli w naszych butach. W 2017 roku zgodziliście się na to, żeby MPOŁK pobierało opłatę ryczałtową nie 5 100 000, a 5 900 000. To jest 800 tysięcy, to jest złoty 50 w tej stawce. I moje pytanie jest takie, a co zrobiliście, żeby poprawić efektywność tej spółki? Ja nie mówię, że ci panowie, którzy tutaj przyszli, bo to ich dotyczy, że oni źle pracują. Ale co wy jako włodarze miasta, jakie wsparcie daliście tej firmy, żeby ona była bardziej efektywna? Pytanie, czy tego nie da się robić taniej? Musimy sobie odpowiedzieć na to. Nowe władze tej spółki nad tym się zastanawiają. Nie obiecuję tego, że tak będzie, ale jest pewne wyzwanie, które ja sobie postawiłem. Być może to można robić o 500 000 mniej. Wchodzą nowoczesne technologie, nowoczesne rozwiązania organizacji. Nad tym trzeba się pochylić. To spowoduje, że ten jeden element składowy będzie tańszy. Panowie nic nie zrobiliście. A co zrobiliście, żeby poprawić segregację przez mieszkańców? No to też był czas. Przecież 80% odpadów u nas jest niesegregowanych. Ta kwota wychodzi stricte prosto z tego, że prawie 8 tysięcy ton zawozimy do Chorzowa. Jak to przemnożymy, ile musimy za każdą niesegregowaną śmieciarkę zapłacić, to wychodzi ta kwota. I znowu jest wyzwanie dla nowych włodarzy miasta. Jak przekonać, jakimi narzędziami, jakimi akcjami do tego, żeby lepiej segregowali? Każda tona z tego pojemnika, który nie jest kolorowy, czyli ani żółty, ani niebieski, tak, a ląduje w tym czarnym, to jest właśnie ta opłata, za którą musimy zapłacić. Innej drogi nie ma. Ktoś mówi, mieszkańcy Świętochłowic są biedni. To prawda, oni są biedni, ale tym bardziej to jest nasza rola, żeby ich przekonać, że jak są biedni, no to muszą dołożyć wysiłku, żeby lepiej segregować. No innej drogi nie ma. Pan Bartosz Karcz mówi, że jest konstruktywną opozycją. Ja nie wiem, co w pana słowniku znaczy konstruktywność, ale dla mnie konstruować to znaczy coś budować, coś tworzyć, wnosić jakąś wartość dodaną. Niech mi pan powie od początku tej kadencji, w ramach tej konstruktywności, co pan dobrego zaproponował. Coście w ogóle zaproponowali? Generalnie jesteście przeciwko wszystkiemu. Nawet, i to jest kuriozum, tak? Jak była głosowana tutaj uchwała na temat siatki szkół, tak? To byliście nawet przeciwni swoim obietnicom wyborczym. Przecież otwarcie szkoły numer 5 to wpisywaliście w akcji wyborczej. Ale że zaproponował to Beger, to już byliście przeciw. No dajmy sobie spokój z tą konstruktywną opozycją. Ja się boję, co powiecie, jeżeli jesteście niekonstruktywną opozycją. To co, pan urwie ten mikrofon albo podpali tu oponę? No już bardziej przeciw nie da się być. Jesteście przeciwko kompletnie wszystkiemu. Więc daj pan sobie spokój z tym przedgłoskiem konstruktywna, bo tu żadnej konstruktywności nie ma. Postarajmy się skrócić swoje wypowiedzi. I na tym poprzestanę. Szanowni Państwo, proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Radna Gerda Król, proszę bardzo. Wcześniej się głosił Kamiński. Tak, to przepraszam bardzo. Pani radna, proszę, bo tutaj ktoś, kto ma odpowiedzieć, chyba nie słyszy. Niekoniecznie musi pani z mównicy, że nie, ale tam... Ja uczestniczyłam w tej naradzie roboczej, kiedy była dyskusja na temat tych stawek. No tak w zasadzie nie otrzymałam wtedy odpowiedzi, dlaczego Chorzów ma 11, Tychy, Bogate Miasto 15, Będzin 11. Czy tam inaczej ludzie myślą, co innego inaczej robią, nie wiem. Ale chciałabym się też dowiedzieć, jak wygląda sprawa w tych budynkach, wieżowcach. Bo z dyskusji z mieszkańcami tak, jedni segregują, drudzy mają wsypy i wszystko nie segregują. A płacą też 18,90. Być może tamten odzysk nie jest. Nie wiem, jak to miasto podzieliło. I teraz jeszcze zwracam się do pana prezydenta. Już wtedy mówiłam, żeby jednak podkreślić ten temat w metropolii, że wreszcie na tym Śląsku musi być spalarnia. Kraków się już dawno z tym uporał, Zachód już o tym zapomniał, a my wiecznie się poramy w tych śmieciach. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Radny Kamiński, tak, proszę.
Szanowny Panie Prezydencie, Wysoka Rado, ja chciałem tylko nawiązać tutaj do tej dyskusji, bo jeszcze nie mówimy o takim dość ważnym aspekcie, bo cały czas mówimy o segregacji i tak dalej. Z tą segregacją wiążą się też koszty, które musi spółka ponieść, jeżeli chodzi o wywóz nieczystości. Kiedyś to był jeden pojemnik na śmieci, do którego wrzucaliśmy wszystko, przyjeżdżała śmieciarka i go wywoziła. Dzisiaj jest tych pojemników 5. Co się w tych pojemnikach znajduje, to wszyscy wiemy. Więc ta śmieciarka, ta sama śmieciarka musi podjechać 5 razy w ten sam punkt, żeby to wywieźć. To nie jest za darmo. To wszystko kosztuje. Natomiast to, że my nie segregujemy, no to panowie, którzy pracują tutaj i są na sali, doskonale wiedzą, co się w tych pojemnikach znajduje i czym czasami zostają, mówiąc tak kolokwialnie, przystrojeni. Natomiast do czego jeszcze chciałem zmierzyć? Każda złotówka, która jest tutaj przez nas jak gdyby procedowana, to jest rząd wielkości 500 tysięcy. Jedna śmieciarka, której my mamy na dzień dzisiejszy 4, to jest rząd wielkości około 1 000 000 złotych. Co się stało w lipcu, jeżeli ten sprzęt, który dysponuje na dzień dzisiejszy spółka, bo tutaj nawiążę troszeczkę do wiceprezydenta, co panowie poprzednicy nam zostawili nam, no nie chciałbym obrażać tego sprzętu, ale zostawili nam stary sprzęt, który chwała Bogu, że jeździ dzięki działalności tych pracowników akurat tej spółki. Jest jedna zakupiona śmieciarka, a reszta to tak naprawdę są śmieciarki, które powinny być utylizowane. Dzisiaj pracujemy nad tym, żeby te były nowe śmieciarki, więc tak jak mówię, obniżenie złotówkę, to jest dla czteroosobowej rodziny, panie respondek, 4 zł na miesiąc. Jeżeli 50 zł rocznie, to są 3 paczki papierosów, to można sobie też odmówić. Możemy to przełożyć na wody mineralne i tak dalej. Ja myślę, że to nie jest aż tak duży koszt, żeby rodzina czteroosobowa tego nie mogła osiągnąć. Także ja bardzo bym Państwa prosił, bo ja osobiście byłem w lipcu za tym, żeby kwota za wywóz śmieci była 22 zł, żebyśmy nie musieli kolejny raz się tutaj spotykać na tej sali i kolejny raz procedować, czy to będzie znowu 22, czy 21, czy 21,50 i tak dalej, żeby tutaj sobie nie robić jak gdyby kampanii politycznej, jak to mówi prezydent Beger, tylko skupmy się na merytoryce i na tym, żeby w naszym mieście zapanował porządek. Skupmy się na tym, żeby można było z tych pieniędzy ludzi kształcić, co do jakiego pojemnika się wrzuca, bo to, że pojemniki są różnokolorowe, wcale nie znaczy, że ludzie do tego jednokolorowego pojemnika akurat nie wrzucają wszystkiego. Ja bym bardzo prosił naprawdę, żeby nie robić tutaj sobie kampanii złotówkę w tą albo 2 złote, bo możemy dojść do tego, że będziemy wywozić te śmieci za 2,90. To jest nasza decyzja. Więc skupmy się nad tym, co powiedział prezydent Beger. Dajmy temu 18,90 i zostawmy to, chociaż tak jak powiedziałem wcześniej, ja bym był za tym, żeby uchwalić to raz i mieć święty spokój. Dziękuję. Dziękuję. Radna Garbaciok, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Radni, Szanowni Goście, czy nie będzie też konieczności na przykład przekazywania odpadów komunalnych do instalacji regionalnych, co powinno podnieść konkurencyjność i wyeliminować praktyki monopolistyczne, w tym ograniczenia ryzyka dokonywania zmowy cenowej? Czytamy w komunikacie w Centrum Informacyjnym Rządu. Więc tak, z badania wykonanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w 2018 roku wynika, że średnio 16% właścicieli nieruchomości nie zbiera selektywnie odpadów. Nowe przepisy mają promować posiadanie kompostowników. Właściciele nieruchomości, którzy przetwarzają w ten sposób część odpadów, mogą liczyć na ulgi w opłacie za wywóz śmieci. Jak duże? To zależy od gminy. Wysokość ulgi każdy samorząd będzie ustalać samodzielnie.
Nowelizacja przepisów zaostrza też kary za gospodarowanie odpadami niezgodnie z prawem. Według jednego z zapisów projektu ci, którzy składują, usuwają, unieszkodliwiają lub transportują odpady, powodując zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, dla środowiska naturalnego, muszą się liczyć z karą więzienia od 3 miesięcy do lat 5. To tak gwoli dodatkowej informacji. Dziękuję. Dziękuję. Radna Bożena Wojciechowska z Bylut. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowna Rado, mieszkańcy. Ja tak króciutko tylko chciałam wspomnieć te czasy, o których tutaj była mowa niedawno, kiedy wprowadzono procedurę in-house, ale przypomnijmy sobie, co się działo, zanim tę procedurę wprowadzono, bo ja pamiętam, że właśnie o tej możliwości wprowadzenia procedury in-house i angażowania własnej spółki miejskiej już mówiliśmy, wprowadzając w życie właśnie tą ustawę tak zwaną w cudzysłowie śmieciową i z tego się na pewno cieszymy. Natomiast Szanowni Państwo, zanim ten moment nastąpił, to przypominam sobie ten haniebny moment i naprawdę niedobry dla naszej spółki, kiedy ona partycypowała, bo była podwykonawcą i jeśli się nie mylę, to partycypowała w 10% zysku od wykonania zadania zagospodarowania i odbioru odpadów komunalnych. I to chciałam przypomnieć. Były też takie momenty przed rokiem, jeśli się nie mylę, 2016 albo 2017. Natomiast Szanowni Państwo, ja tutaj jeszcze chciałam skorzystać i chyba zrobiłam to za późno, ale może na piśmie to zrobię. Chciałam skorzystać z obecności pani poseł, której już nie ma, pani Urszuli Koszuckiej. Przepraszam bardzo, pani radnej w sejmiku, żeby też liczyć na wsparcie prawa, które jest tworzone na innych szczeblach niż miejskie, bo tak jak powiedział pan wiceprezydent, miasto nie ma wyjścia. Miasto musi zastanawiać się nad tymi metodami, jakie można wdrożyć, żeby te opłaty były jak najniższe, czego byśmy sobie życzyli. Natomiast w rozmowach z mieszkańcami stale przewija się wątek, czy można, a myślimy, że można i czy są takie możliwości i tu może pani naczelnik troszeczkę na ten temat mieszkańcom odpowie, czy można sformułować tak prawo, aby butelki plastikowe, butelki szklane, odpowiedni typ odpadów nie był kierowany do tych pojemników, o których była mowa, że będą nas kosztowały w przyszłym roku po zmianach prawnych, tylko żeby były odbierane przez sklepy, przez producentów, tak jak to było swego czasu, kiedy pamiętamy, że wszystkim obywatelom, tak w czynie społecznym, zależało na tym, aby zebrać te plastiki, aby zebrać te butelki, bo po prostu mogli za nie otrzymać kaucję. Najlepsza możliwa metoda segregacji oraz zmniejszenia kosztów odbioru i zagospodarowania. Dziękuję. Dziękuję. Radny Pawłowski. Przepraszam, najpierw Pawłowski, radny. Tutaj odpowiadając na zapytanie i na problem podniesiony przez panią radną Gerdę Król, chciałem powiedzieć jako mieszkaniec Wieżowców, że tam jest również dla tych, którzy poczuwają się do obowiązku, jest możliwość segregacji, prawda, bo do sypu idą odpady komunalne, które później idą do czarnego pojemnika, natomiast pozostałe stoją i do dyspozycji mieszkańców, prawda? Kwestia dyscypliny tutaj w podejściu do tego tematu to już jest inna sprawa, prawda? Tutaj różne porównania padały, jeżeli chodzi o skalę tej podwyżki, prawda? Było też porównanie do paczki papierosów. Jeszcze porównał to na przykład do litra paliwa. Podjeżdżamy na stację benzynową, nic nas się nie zastanawia. Wlewa 200-300 zł do baku. Nikt nad tym nie myśli. To jest jakby naturalny wydatek. No, tak samo te śmieci za darmo same nie trafią na właściwe miejsce, czyli do odpowiednich instalacji. Dużo mówiono tutaj o segregacji, prawda, o tym, żeby starannie do tego tematu podchodzić. Ja jeszcze chciałem jeden aspekt tutaj poruszyć, mianowicie możemy segregować to, co naprodukowaliśmy, ale też powinniśmy pomyśleć o redukcji, prawda? Niech przykładem będzie ten kubek. Dzisiejsza sesja, na dzisiejszej sesji zużyto o jeden kubek i jedną butelkę mniej.
To jest tylko przykład, natomiast miejsc, gdzie powiedzmy no, takich działań można dokonać, jest bardzo, bardzo szerokie spektrum. Dziękuję. Dziękuję. Wiceprzewodniczący Grudniok. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado. Ja tak na szybko, jeśli chodzi o temat, jak również powiedział już wcześniej kolega Pawłowski, ja u siebie w domu częściej wyrzucam worki z śmieciami wysegregowanymi, czyli z makulaturą. Makulatury w domu akurat mało, ale plastików to są naprawdę duże ilości. No niestety wszystko mamy sprzedawane w butelkach bezzwrotnych. Cały Zachód, południe Europy, wszyscy mają butelki zwrotne. Polska jest tak bogata. Niestety tak wygląda, że Polska jest tak bogata, to społeczeństwo jest tak bogate, że nie musi oddawać tych surowców wtórnych. Jeśli chodzi o firmę, bo widzę, że siedzi tutaj u nas na widowni pan prezes spółdzielni mieszkaniowej, to w zagrodzie naszej śmietnikowej na ulicy Słonecznej byłem osobiście dwa razy, a prowadzę tam działalność z rok czasu, może niecałe, z pół roku, dobre pół roku. W zagrodzie śmietnikowej z workiem ze zmieszanymi byłem dwa razy, mam 120-litrowy pojemnik, czyli tyle wyprodukowałem tych śmieci zmieszanych, a przedszkolaki z różnych przedszkoli, szkoła podstawowa numer 2 i inne szkoły mogą powiedzieć coś na temat mojej działalności, bo całą makulaturę, która jest składowana w workach, tak samo i tworzywa sztuczne zawożę właśnie do przedszkolaków i tak też można robić. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radny Łataś. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Ja specjalnie wyszedłem na mównicę z tym rekwizytem, bo chciałem Państwu zaproponować pewne rozwiązanie, pewien pakt, pewien apel związany z tym, że no, z tego co wiem w Katowicach, być może chyba w Tychach, w Chorzowie chyba też, radni zrezygnowali z butelkowanej wody i piją kranówkę. Ja w domu sam też piję kranówkę. Być może to nie jest jakieś wielkie przedsięwzięcie, to nie jest nic wielkiego, ale takim małym naszym wkładem być może trochę przyczynimy się do tego, że i planeta będzie miała trochę lżej i nasze świętochowiskie MPGK też będzie miało może dzięki temu trochę lepiej, a HŚP WIG to już na pewno, bo jak zaczniemy pić ich wodę, to tamto zwiększone zużycie na pewno wpłynie na ich opłaty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radny Respondek. Już, przepraszam, bo tutaj wszyscy się... Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Prezydenci, Szanowni Mieszkańcy, żebyśmy tylko tutaj jakby merytorycznie chciałem rzucić dwa pomysły. Nie wiem, czy to jest dobry moment, ale w Sosnowcu, nomen omen w Sosnowcu, fajne rozwiązanie wymyślono. Tam stoją automaty i do tych automatów można wrzucać zużyte plastikowe butelki oraz puszki i każda tak wrzucona butelka i puszka to jest 10 groszy na miejski klub sportowy. To raz. Dwa, Park Śląski w tym roku zorganizował takie fajne warsztaty Zero Waste. Chodzi o obieg śmieci i o to, żeby nie tworzyć nowych śmieci, tylko żeby korzystać z tych, które są już w kolejnych obiegach, tak? Ja sugeruję tutaj, że może warto byłoby również w Świętochłowicach takie warsztaty z Zero Waste zorganizować. Są podmioty profesjonalne, które się tym zajmują. Dziękuję. Dziękuję. Radny Henryk Kurek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Państwo Prezydenci, ja może powiem w ten sposób, że dobrze się dzieje, że tu są przedstawiciele MPGK, bo akurat mam przyjemność współpracować z nimi chyba 36 lat, bo jakbyśmy tę infrastrukturę budowali i tak dalej. I tu dobrze by było, żeby mieszkańcy sobie uświadomili, że płacąc tą wyższą stawkę, pomagają MPGK-owcom, którzy zatrudniają pracowników naszego miasta i po prostu poprzednia rada, która jest tak trochę nieciekawie przedstawiana, również się starała, żeby jak najwięcej mogli pracownicy MPGK wykonywać na rzecz miasta, żeby poprawić swoją egzystencję. I tu jeszcze powiem w ten sposób, że
to, co tutaj mówiono o spółdzielni mieszkaniowej. Uważam, że akurat mieszkam na takim osiedlu, że to jest wzorcowo tam prowadzone, bo są wsypy, ale do wsypów są wrzucane tylko resztówki, natomiast do pojemników są tak zdyscyplinowani właśnie te mieszkańcy, że wszyscy tam, większość w każdym razie, jak to obserwuję, układają tak jak trzeba, do tych pojemników właściwych. Mało tego, spółdzielcy już poszli tak daleko, że na przykład jak pod wsypem ktoś podstawi telewizor czy coś, to oni go sami odwożą. Ja po prostu mówię o tym dlatego, że wiem, że prędzej czy później w Świętochowicach będzie na ulicy Licealnej miejsce, gdzie pójdę, zawiozę telewizor, zawiozę, tylko że to strasznie długo trwa. To od 2 lat już zabiegamy o to, żeby takie miejsce składowania po prostu powstało. No a wracając do tej uchwały śmieciowej, no naprawdę jak pomagamy, dawając pieniądze, to dajemy to na rzecz MPGH i bez przerwy pamiętajmy, że to jest nasze przedsiębiorstwo, o które poprzednia rada dbała. No i tak jest po prostu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Tu ktoś z Państwa radnych jeszcze? Radny Kubas, proszę. Oddam zaraz panu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, podczas tej dyskusji nasunęło się jedno pytanie, w zasadzie znowu do Pani Skarbnik, bo tak tutaj wszyscy siedzimy, no każdy się martwi o MPGK, MPUG, jest to zasadne, mam nadzieję, że tak jest, że wszyscy się o to dwie spółki troszczą. Chciałem zapytać, czy gmina na bieżąco reguluje wszystkie faktury, czy są jakieś zobowiązania zaległe wobec tych spółek? Dziękuję. Proszę bardzo, Pani Skarbnik. Obecnie gmina reguluje wszystkie zobowiązania dotyczące spółek terminowo. Wystąpiliśmy swego czasu o prolongatę kilku faktur z MPUG. Została wyrażona zgoda, więc terminowo są regulowane. W terminach, w których albo są zgody wyrażone, albo są terminy płatności faktur wystawione. Na razie nie ma żadnych zapytań. Dziękuję. Jeżeli chodzi o konkretne kwoty, to jest kilka kwot w zależności od faktury, no to wolałabym na piśmie tutaj. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Nie widzę. Radny Karcz już zabrał. Może, proszę bardzo, proszę. To nie jest złośliwość, pilnujemy porządku. Panie Przewodniczący, ja w sumie... Przepraszam bardzo. Ja w sumie nie dostałem odpowiedzi, czemu te 3-10 się różni. Co jest mniej w tej uchwale? Poza tym, że oczywiście zrobi Pan jakieś wycieczki personalne, absolutnie bezpodstawne, bo to sobie Pan może w rozstrzygnięciu nadzorczym na wojewody przeczytać. Niech Pan odpowie. 3-10 różnicy. Czemu? I bardzo proszę, Pan się na tej odpowiedzi skupił, a jakieś inne wycieczki sobie po prostu darował, bo pytamy tu merytorycznie. To nie jest kabaret, to jest dyskusja nad sprawami ważnymi dla miasta. Chyba że w kaparecie się Pan może faktycznie by może lepiej sprawdził. Natomiast Szanowni Państwo i też Panie Przewodniczący, co to za uwaga, że ja nie biorę udziału w pracach Rady? To co było, to nawet nie była komisja. Zresztą nie było komisji przed tą sesją. Takie ważne uchwały jak ta, jak uchwała o WPF-ie, nie była przedmiotem obrad komisji. Jest tylko jakieś spotkanie, na którym jest rozdawana tabelka z rzekomym prawidłowym wyliczeniem, różniącym się od osoby o 3-10. Jeszcze jedna odpowiedź uwaga do wypowiedzi pana radnego Kamińskiego w zakresie kondycji obu spółek. Z tego co wiem, to zysk MPUK i MPGK to jest odpowiednio 1,5 miliona za zeszły rok. Czyli to, pod czym mogę się gdzieś ja podpisać, gdzie może się podpisać zarząd, który od pana prezydenta Begera dostał absolutorium, jest pewnym sukcesem, jest najlepszym wynikiem obu spółek w historii. Czyli ta spółka nie dopłaca do odpadów w tej chwili. Ma pieniądze na to, żeby kupić nową śmieciarkę. Ma pieniądze dla pracowników na premię. Ta spółka nie jest w złej sytuacji. I pod tym my się możemy podpisać. Te dokumenty są przecież jawne, to wszystko można sprawdzić u pana prezydenta, myślę, że też udostępni. Ale jedyne, co chciałem, to odpowiedzi od pana prezydenta Pośpiecha. Co się zmieniło, że 3-10 w ciągu 2 miesięcy można było z tą stawką zejść? Pan prezydent Beger, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Chciałbym się odwołać do w zasadzie trzech wypowiedzi, do głosów trzech radnych. W pierwszej kolejności do pani radnej Gerdy Król. Pani radna, rozmawialiśmy o tej spalarni na tym spotkaniu, także proszę też nie wprowadzać w błąd, że o tym, tego tematu nie poruszaliśmy. Mówiłem tam o tym, że metropolia zastanawia się na tym, bo to nie jest problem Świętochłowic, tylko to jest problem metropolitalny i podawałem również potencjalne lokalizacje czy miasta, w których takie instalacje mogłyby powstać. Ale może rzeczywiście czasami warto też w opinii na szerszym forum podnieść jeszcze, że o takich tematach się rozmawia i wszyscy sobie zdajemy sprawę, że jest to temat niecierpiący zwłoki. Metropolia zasługuje na taką instalację i będę też namawiał prezydentów innych miast, burmistrzów i wójtów, żeby jednak to jako priorytet postawić, a nie obecnie Kolej Śląską. Co do wypowiedzi pana radnego Rozpątka, w nawiązaniu w zasadzie do zapytania pana radnego Karcza. Po pierwsze, kwota, która została przedłożona w lipcu, zakładała prognozy na przyszły rok. I zapewniam pana, chociaż to raz już dzisiaj było powiedziane, że gdyby z tych kwot powstała nadwyżka, ona musiałaby być wykonana na cele statutowe spółki. W związku z czym nie ma takiej możliwości, czy insynuacje należy od razu przekreślić, jakoby te pieniądze miały trafić gdzie indziej. Tutaj można się odnieść do wypowiedzi pana radnego Respondka, że fajnie by było rzeczywiście, żebyśmy też zaczęli od siebie tutaj dbać, zresztą też to w nawiązaniu do radnego Pawłowskiego. I moglibyśmy na przykład postawić czy zakupić automaty do przyjmowania, do skupu butelek tych plastikowych. I bardzo chętnie, tylko panie radny, takie urządzenia kosztują od 20 tysięcy wzwyż. Gdybyśmy nie musieli w tych 8 miesiącach zapłacić na przykład za wybudowanie fontanny, to dzisiaj mielibyśmy takich pojemników 750. Niestety, ale pewne priorytety sprawiły, że inne cele muszą być odłożone na inne lata. Ja tutaj też chciałbym przywołać zachowanie wójta Wojkowic Tomka Szczerby, który na zarządzie metropolii i na zgromadzeniu rzeczywiście z taką inicjatywą wyszedł i myślę, że to ten problem będzie wielokrotnie podnoszony na zgromadzeniu, co może sugerować, że rzeczywiście w końcu priorytetem dla metropolii będzie budowa tej instalacji, a nie kwestia transportu. Dziękuję bardzo. Ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Jeszcze raz, Boże, proszę bardzo. Prosiłbym krótkie te wypowiedzi już. Ja tylko króciutko jeszcze nawiążę do stawek, o których tutaj państwo wspomnieli, okolicznych miast, bo jeżeli się nie mylę, to Ruda Śląska, która nie jest jedynym miastem w Polsce, ich jest znacznie więcej, zdecydowała się na podwyżkę w wysokości 21,70 zł. Dziękuję. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. Przechodzimy, szanowni państwo, do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.
11 głosów za, 4 przeciw, 5 wstrzymujących, 1 nieoddany. Stwierdzam, że projekt uchwały uzyskał akceptację. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. To jest uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 7/88/11 Rady Miejskiej Świętowica w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Wiceprezydent Pośpiech. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przeczytam uzasadnienie, wydaje mi się taka drobna korekta, a niezbędna, dotycząca lokali użytkowych. Dotychczasowy zapis zmienianego paragrafu 3 ustępu 3, który brzmiał do tej pory: lokale, które na dwóch kolejnych przetargach nie znalazły najemcy, mogą zostać oddane w najem w drodze bezprzetargowej. Powodował nadmierne wydłużenie procedury zawarcia stosownych umów. Obecnie nieruchomości oddawane w użytkowanie lub najem objęte są obowiązkiem sporządzania wykazu, który winien zostać wywieszony na okres 21 dni. Zgodnie z artykułem 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami, proponowana zmiana powoduje, że procedura mająca na celu nawiązanie stosunku najmu może ulec skróceniu co najmniej o kolejne 21 dni. Co więcej, takie rozwiązanie spowoduje powstanie możliwości uelastycznienia wysokości czynszów najmu powierzchni handlowych w mieście, choćby poprzez stosowanie negocjacji. Proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa radnych ma pytania? Nie widzę. Przechodzimy do procedowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Piętnaście głosów za, 2 wstrzymujące, 4 nieoddane. Stwierdzam, projekt uzyskał akceptację. Przechodzimy do punktu 9. To jest w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej ulicy Wiosenna i Karpacka poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Świętochłowice. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Zacznę od budżetu. Okej. No to jesteś gotowy. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej ulic Wiosennej i Karpackiej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Świętochłowice. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Pozbawia się ulicę Wiosenną dotychczasowej kategorii drogi publicznej gminnej na odcinku od ulicy Korfantego do ulicy Powstańców Śląskich na terenie miasta Świętochłowice poprzez wyłączenie drogi z użytkowania jako drogi publicznej. Paragraf drugi. Pozbawia się ulicę Karpacką dotychczasowej kategorii drogi publicznej gminnej na odcinku od ulicy Sudeckiej do ulicy Stawowej bez dojazdów do budynków na terenie miasta Świętochłowice poprzez wyłączenie drogi z użytkowania jako drogi publicznej. Paragraf trzeci. Położenie dróg wyłączonych z użytkowania jako dróg publicznych zostało oznaczone kolorem czerwonym w załączniku nr 1 oraz 2 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice. Paragraf piąty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku. Uchwała ma ta charakter porządkowy. Wymienione ulice w tej uchwale leżą na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych. No i w związku z powyższym miasto nie jest właścicielem tych ulic. Dlatego proszę o podjęcie uchwały w tym temacie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym projekcie uchwały? Proszę, pan radny. (Śmiech)
Wysoka Rado, ja będę przedstawicielem nie tylko Spółdzielni Mieszkaniowej Wiosenna, ale również w wymienionej drugiej lokalizacji tego, bo uważam, jest wiele nieścisłości, nieprawidłowości związanych z dotychczasową formą załatwiania spraw w wyżej wymienionych problemach. I mam tutaj pismo zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Wiosenna, podpisane przez prezesa i panią wiceprezes. W związku z planowanym na sesji Rady Miejskiej podjęciem uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej ulicy Wiosennej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Świętowice, wyrażamy swój zdecydowany kategoryczny sprzeciw, ponieważ po pierwsze, w 2002 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa Wiosenna otrzymała informację, że ulica Wiosenna jest drogą gminną, w domyśle jest drogą gminną publiczną, co było następstwem korespondencji pomiędzy ówczesnym wiceprezydentem i ówczesnym prezesem zarządu spółdzielni. I to są pisma datowane z 2010 roku, a to w celu właśnie konieczności dokonania regulacji stanu prawnego dróg miejskich. Po drugie, przez 28 lat istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej Wiosenna na tej podstawie ulica Wiosenna była utrzymywana przez gminę Świętowice, to znaczy miasto utrzymywało jej przejezdność w okresie zimowym i remonty nawierzchni w okresie wiosennym. Po trzecie, ulica Wiosenna nie jest tylko i wyłącznie drogą wewnętrzną Wiosenna, ponieważ Spółdzielni Wiosenna, ponieważ między innymi stanowi dojazd do posiadaczy ogródków działkowych i najemców garaży, którzy nie wszyscy są członkami i mieszkańcami spółdzielni, a także była wykorzystywana jako objazd na czas remontów ulicy Korfantego. Sytuacja taka niebawem albo w krótkim czasie może znowu nastąpić. Po rozbieżnościach w sprawie statusu i zaniechania miasta w utrzymywaniu ulicy Wiosennej zarząd spółdzielni 15 lutego, czyli za czasów działalności już państwa, 2019 roku wystosował zapytanie do Urzędu Miasta Wydziału Inwestycji o ostateczne określenie statusu tej ulicy, na co otrzymał odpowiedź, że ulica Wiosenna nigdy nie była drogą gminną. Piąte. Występuje oczywista sprzeczność pomiędzy interpretacją Urzędu Miasta w tej kwestii, a punktem obrad Rady Miejskiej brzmiącym podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg publicznej gminnej ulic Wiosenna i Karpacka poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Świętowice. Jeżeli jest w projekcie uchwały sformułowanie publicznej gminnej, to domniemywa się, że ulica Wiosenna była i jest drogą gminną, przynajmniej do tego momentu. I po szóste, Spółdzielnia Mieszkaniowa Wiosenna będzie się domagać od miasta Świętowice rekompensaty kosztów poniesionych w tym roku na utrzymanie zimowe oraz naprawy nawierzchni ulicy Wiosenna oraz utrzymaniu statusu ulicy Wiosennej jako drogi publicznej gminnej. Jednocześnie wyrażając nadzieję, że mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej Wiosenna nie będą utrzymywali drogi gminnej, która, jak zaznaczono wcześniej, służy nie tylko mieszkańcom i członkom spółdzielni, ale również ogółowi mieszkańców miasta, a jest także drogą dostępu dla odwiedzających użytek ekologiczny Foryśka. Pomijając jeszcze treść tego pisma, to jest jakaś opinia, wyrażenie poglądu w sytuacji, kiedy rzeczywiście, ja tam jestem mieszkańcem, nie ukrywam tego, to jest żadna tajemnica. Natomiast proszę sobie tylko wyobrazić, co może być, jeżeli Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Wiosenna podejmie kroki prawne w ramach prawa i zrobi tak zwany, kolokwialnie, jak tu używacie, myk, i zamknie wjazd z dwóch stron do osiedla. Dziękuję i gratuluję pomysłu. Dziękuję bardzo, radny respondek. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panowie prezydenci, ja też wprawdzie nie tak jak radny Świerk, nie jestem mieszkańcem, ale jestem z racji rodzinnych, jestem bardzo często gościem przy ulicy Słonecznej, Wiosennej. Korzystam też z ogródków działkowych, a także bardzo często z użytku ekologicznego na Foryśce i jakby na potwierdzenie tego, co mówi mieszkaniec, ja jako nie mieszkaniec potwierdzam, że jest tam wiele osób, które, dla których użyteczność tej drogi nie jest żadną drogą wewnętrzną, tylko jest to normalna droga publiczna. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Proszę bardzo, radny Karcz. Szanowni państwo,
Klub Stowarzyszenia Razem dla Świętochłowic zagłosuje przeciwko tej uchwale, no bo ona nie została skonsultowana. Okazuje się, że spółdzielnia jest temu przeciwna. Ja też mam pytanie do wiceprzewodniczącego Rady. No, pan prowadzi tam działalność. Jak będzie szlaban i brama, to ona nie odgrodzi tylko i przejścia mieszkańcom, którzy nie mieszkają w tych blokach, ale i utrudni dojście do pana działalności. Także poddaję i dojazd też, poddaję pod rozwagę, czy tej uchwały nie należy jednak skonsultować. Jest pan prezes na sali. Wydaje mi się, że to jest sprawa, która dotyczy naprawdę sporej grupy mieszkańców. To kwestia Piaśnik, tak właśnie jak pan też, jak radny Rozpądek stwierdził i słusznie, że to jest też dojście do użytku ekologicznego na stawie Woryśka dla sporej części mieszkańców. No zastanówmy się, to tak nie może być, że się tak po prostu podejmuje uchwałę bez konsultacji, bez rozmowy, bez pochylenia się nad problemem. To jest naprawdę ważny temat. Dlatego my zagłosujemy przeciw. Dziękuję. Proszę bardzo, radny, przepraszam bardzo, pan prezydent Pośpiech. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni mieszkańcy, zwracam się do pana Bartosza Karcza, bo pan tutaj podnosi wielokrotnie temat konsultacji, a ile razy wyście przeprowadzili konsultacje? Czegokolwiek. Jak zrobiliście reorganizację mojego osiedla Korea, czy ktoś się zapytał mieszkańców, jak chcą jeździć? Nie zapytaliście się. W związku z czym proszę tego nie podnosić, bo to nie jest żaden argument. Pan tu jest na gościnnych występach, one są ciekawe jak najbardziej, natomiast to są tylko gościnne występy. Pan tu czasu nie spędza. Szanowni Państwo, wracając do tej uchwały, ja chcę zwrócić uwagę, że ta uchwała porządkuje pewną schizofrenię prawną. Mamy tutaj inspektora, który wyjaśni te niuanse, ale to jest pewna schizofrenia. Bo albo droga jest gminna i należy do gminy, ma kategorię i gmina za nią odpowiada, albo nie jest gminna, nie ma kategorii, no bo właścicielem gruntu jest kto inny i kto inny za tę drogę powinien odpowiadać. No, proste jak drut. Ja nie widzę powodów, żeby tutaj straszyć mieszkańców, że spółdzielnia od razu ma zamknąć szlabany. Czy wszystkie drogi, które w mieście nie są gminne, są pozamykane szlabanami? No nie, w związku z czym no nie popadajmy w jakąś paranoję. No przepraszam bardzo. Pan inspektor, jeśli rzeczywiście radni chcecie jeszcze raz usłyszeć, skąd to się bierze i na czym polega porządkowanie kategorii tej drogi, to jeszcze raz wam wyjaśni. Natomiast w tej chwili mamy schizofrenię prawną. No taka jest prawda. Dziękuję. Proszę bardzo, radny Świerk. Wysoka Rado, panie prezydencie, schizofrenia. Pan 5 razy albo 3 razy mówi schizofrenia. Nie ma takiego pojęcia. Jak pan coś używa, to używaj pan słów adekwatnych do tego, jakie są to na przykład w słowniku medycznym. I to nie dlatego, że ja jestem lekarzem, to się wyżywam teraz na panu. To jest pierwsza sprawa. Jeżeli konsultacje tu nie były przeprowadzane, to wcale nie znaczy, że pan to ma powtarzać. Ba, pan ma dać przykład i je robić. No, bądź pan konsekwentny w myśleniu. Dedukcja jest jedną z form matematycznego myślenia. Tego też tu komuś brakuje. Proszę państwa, może teoretycznie nie będzie się chciało prezesowi spółdzielni robić barykad i tak dalej. Ale czy to jest wyjście do jakichś konstruktywnych rozmów? Po co drugi raz ma wychodzić pan kierownik i tłumaczyć to, co przeczytał w preambule? To mnie to jest niepotrzebne. My sobie tu wyrabiamy zdanie na ten temat. Przedstawiamy swoją opinię. I tak samo optuję za tym, żeby przyjrzeć się sytuacji przy ulicy Karpackiej. To nie chodzi o to, że ja tam mieszkam, ja tam tak sobie jest zrobione. Wielu tam wędkarzy przyjeżdża. Tam sobie akurat lokują swoje miejsca. My tam możemy zagospodarować temat. Ale temat jest do przedyskutowania. Ja nie twierdzę, że on się nie skończy tym, że na przykład zrobi się tą drogę. Ale w tej chwili przekłamanie już nastąpiło w lutym, kiedy poinformowano nas o fakcie, który dzisiaj mamy dopiero podjąć. Tu jest problem, największy problem. Jaki będzie wynik głosowania, to już w tej chwili mało co istotne jest. Ważne jest, żeby były podjęte finansowe kwestie i płaciliśmy za coś, co byliśmy niedoinformowani w trybie prawnym. Tu jest problem, a nie gadanie o tym, czy ktoś konsultował, czy nie. Jak nie konsultował, to trzeba to poprawić. Dziękuję.
Dziękuję. Szanowni Państwo Radni, oddam oczywiście Panu Radnemu głos. Jesteśmy na półmetku dzisiejszego porządku obrad. Trochę czasu już ten. Ja mam propozycję, czy zarządzić kilkuminutową przerwę dla nas wszystkich, ale proszę mnie wysłuchać. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie propozycja z mojej strony. Dla nas, bo pewnie jesteśmy trochę zmęczeni i trochę się tutaj ogarnąć, ale również, żeby ewentualnie, to jest moja propozycja, w węższym gronie jeszcze raz ten temat omówić. Albo w całości, czy w podgrupach. Jest taka moja propozycja. Myślę, że tutaj chyba to też jest na, wychodzę naprzeciw akurat państwa postulatom tutaj, tak? Ja też mam pewne wątpliwości i jeżeli nie widzę sprzeciwu, to zróbmy przerwę techniczną, tak? Proszę, proszę. Na przerwy zgodnie z statutem nie trzeba. Nie, tu nie chodzi o przerwę, tu chodzi o formalny wniosek, żeby to ten punkt obrad w tym temacie wprowadzić na następną sesję. Ja jako przewodniczący Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego chciałbym w tym temacie wysłuchać opinii mojej komisji, zarówno jak w temacie ulicy Katowickiej dotyczącej tematu taksówkarzy i tak dalej. Ja myślę, że ta moja komisja powinna się w tym pierwszej kolejności zająć. Tu o to chodzi. Chodzi o procedurę. Ja nie przesądzam o wyniku głosowania, bo to nie o to chodzi. Tylko zróbmy to, co mamy zrobić, czyli skonsultujmy to. Ja bym mimo wszystko proponował przerwę. Spotkajmy się na sali kominkowej, omówmy jeszcze raz ten temat. I proszę bardzo, radny Kaczy. Panie przewodniczący, wydaje mi się, że przerwa nie jest zasadna. Myślę, że wniosek radnego Świerka jest jak najbardziej zasadny. Przecież to nie jest temat tak palący, żeby musiał być obradowany na tej sesji. To można się na spokojnie nad tematem pochylić, porozmawiać. No, jest pan prezes, zawsze wiemy, że chętny do rozmowy, ale widzę, że tak dałem zagwozdkę panu radnemu Grudniakowi, że to dotyczy jego działalności, bo tak zaczął tu taką działalność. Także mam taką propozycję, żebyśmy tak obradowali dalej, a po prostu ta kwestia niech będzie na kolejnej sesji. Ale jeszcze dalej mamy dyskusję, więc proszę bardzo, radna Bożena Wojciechowska. Dobra, przepraszam, to już niech pani Bożena zabierze głos i przegłosujemy oczywiście. Szanowni Państwo, ja rozumiem, że generalnie clue polega na tym, który podmiot będzie obciążony utrzymaniem, tak, tej drogi. Natomiast uważam, że jeśli chodzi o tryb, no to tutaj słyszeliśmy, że jest obecny na sali fachowiec, który chyba mógłby nam przybliżyć tę kwestię. Dziękuję. Ja, proszę Państwa, zgodnie z prawem poddaję pod głosowanie wniosek radnego Świerka. Ja rozumiem o zniesienie tego z porządku obrad, tak? Zgodnie z prawidłami to musimy po prostu go znieść, tak? A co do kiedy, to będziemy ustalali. Wobec powyższego, Szanowna Rado, kto jest za akceptacją wniosku radnego? Kancelaria musi się przygotować, tak? Już jest, tak? Głosujemy oczywiście zgodnie z procedurą. Kto z Państwa jest za zniesieniem tego punktu z porządku obrad? Dwanaście głosów za, 5 głosów przeciwnych, 2 wstrzymane. Stwierdzam, że wniosek radnego Świerka przeszedł.